Co gdybym powiedział wam, że istnieje państwo niewiele większe od Gdańska, które jest jednym z najbogatszych krajów na świecie? Wyobraźcie sobie niewielką wyspę w Azji, przyciągającą rocznie miliony turystów, na której mieszka mniej osób niż w Madrycie. Państwo miasto, na czele którego przez ponad 30 lat stał dyktator, ograniczający swobody obywatelskie, stosujący karę śmierci i zmuszający ludzi do, o zgrozo, oszczędzania. Ostatnio dokonano tam nawet egzekucji na kobiecie, która handlowała narkotykami. Ale to właśnie dzięki rządom silnej ręki ten niewielki kraj osiągnął światowy poziom dobrobytu. Kojarzycie już, jakie to państwo? Napiszcie w komentarzu, a więcej o nim dowiecie się z tego odcinka.